Lubię te filmy nagrywać. One chyba są takie najmniej tutaj, wiecie, zaplanowane. Zawsze wychodzą prosto z serducha. I tak się trochę czuję, jakbym mogła sobie porozmawiać z jakąś koleżanką. No może bardziej, jakbym mogła prowadzić monolog, bo głównie ja tutaj mówię. Ale mówię i odpowiadam na głównie wasze pytania. Ponieważ jakiś czas temu zostawiłam na Instagramie okienko i zadałyście mi sporo pytań takich przeróżnych, dotyczących nie tylko pracy, ale też gdzieś nawet czasem i rozwoju osobistego, chociaż nie wiem, czy tutaj sobie je zapisałam. Zapisałam sobie, słuchajcie, siedem pytań. Jak wiecie, ja tutaj nie będę czarować, także takie moje przemyślenia bardzo szczere. No dobrze, zaczynamy sobie od pierwszego pytania i tutaj dostałam takie pytanie, czy warto zainwestować w depilację laserową? Najpierw od takiej strony gabinetowej, czy warto kupić taki sprzęt? No, ja powiem wam, że miałam akurat taki moment w swoim życiu, że miałam trochę wolnej gotówki. Nie ukrywam, że te pieniądze po prostu były odłożone ze sprzedaży kursów z mezoterapii igłowej i z mikroigłowej i ja wiedziałam, że te pieniądze chcę dalej inwestować w rozwój tego gabinetu, w rozwój tego, czym się zajmuję, a nie, wiecie, gdzieś tam spożytkować, nie wiem, pojechać na drogie wakacje i tak dalej. I powiedziałam sobie, że zainwestuję w coś, co zawsze chciałam mieć w gabinecie, czyli właśnie w depilację laserową. Pamiętam, jak chodziłam w jakieś inne miejsca na depilację i patrzyłam na te urządzenia, to zawsze mówiłam, wow, że chciałabym coś takiego mieć, żeby coś takiego swoim klientkom oferować. Zwłaszcza, że tutaj w tym obrębie, gdzie ja pracuję, no nie ma takich zabiegów. Wiecie, gdzieś blisko, nie? Ja nie mówię, że gdzieś tam dalej, bo zaraz koło mnie są Katowice, gdzie jest ogromna konkurencja, ale chciałam tutaj właśnie swoim klientkom to oferować. I też traktować to jako takie uzupełnienie zabiegów, które tutaj wykonuję. Bo jak wiecie, zajmuję się głównie zabiegami na twarz, terapiami przeciwtrądzikowymi, terapiami anti-aging, ale właśnie depilacja laserowa to może być takie dopełnienie, jeśli macie już swoje stałe klientki, macie sporą bazę klientek, my tu mamy jeszcze dziewczyny, które robią paznokcie, czy kogoś, kto robi makijaż permanentny, więc tych klientek jest trochę. No i jeśli już macie taką bazę, to naprawdę ta depilacja laserowa może być świetnym wyborem, bo dajmy na to, robicie sobie zabieg na twarz, a przy okazji robicie też depilację laserową. Na przykład jak przychodzi ktoś do mnie na, nie wiem, po prostu zwykły zabieg na twarz, jakiś tam z maską, to robimy sobie tak, że robimy zabieg, zakładam maskę, później nakładamy sobie oczywiście okularki i ja w tym czasie, kiedy klientka leży z maską, wykonuję depilację laserową. Uwierzcie mi, że wiele klientek chce sobie jakby skondensować to wszystko. To nie jest tak, że ktoś chce mieć maskę, chce poleżeć pół godziny i później dopiero mieć depilację laserową. Teraz kobiety się spieszą i chcą mieć zrobiony zabieg i w tym czasie ewentualnie jeszcze depilację laserową. Nie zawsze to się łączy, bo te odstępy w depilacji laserowej są różne, od 6 do nawet 12 tygodni, ale jakoś to się da zawsze fajnie zorganizować i nie ukrywam, że te pieniądze były dobrze zainwestowane. Mogę wam pokazać na przykład przykładzie błahym. Przed chwilą przyszła do mnie klientka, robiłyśmy sobie depilację wąsika. Zabieg trwał, takie już samo wystrzelanie laserem, 2 minuty, a cała wizyta trwała 15 minut. I tutaj mam 120 zł. 120 zł może wam się teraz wydawać tak naprawdę niewiele, ale no jakie mamy koszty takie dookoła? No może trochę żelu jakiegoś tam do USG, rękawiczki zakładamy i to jest wszystko. I to jest tak naprawdę, widzicie, w 15 minut zarabiacie 120 zł. Albo przychodzi klientka na pachy. Zabieg trwa też ze wszystkim około 20 minut i zarabiacie 200 zł. No wiadomo, że sprzęt wcześniej musiałyście kupić, który jest bardzo drogi. Natomiast uważam, że jest to fajny dodatek, zwłaszcza jeśli jeszcze robicie przy okazji jakiś zabieg i ta klientka i tak już u was leży. Wy sobie nie musicie organizować dodatkowego czasu, jak najbardziej. U mnie takim warunkiem, jeśli chodzi o laser, nie wiem, czy tutaj nie powielę teraz tego pytania. Nie, dobra, czyli to jest jedyne pytanie, które zapisałam sobie o depilacji laserowej. To od razu wam powiem, na co ja zwracałam uwagę, kiedy szukałam lasera. Odrzuciłam od razu te najdroższe lasery typu Light Shear, bo po prostu nie było mnie na niej stać. Dla mnie warunkiem koniecznym było to, że kupuję laser tutaj za gotówkę, żadnych rat, żadnych leasingów. Jak wiecie, ja nie znoszę takiej formy zapłaty, więc jeśli mam gotówkę, to po prostu kupuję za gotówkę i jest to mój sprzęt, ja nie muszę się spinać, że muszę coś komuś zapłacić.
Więc to był dla mnie taki jedyny, taki bardzo ważny punkt. No i w związku z tym to nie mógł być właśnie laser za, dajmy na to, ponad 200 tysięcy, tylko to miał być laser do 100 tysięcy. Taki też znalazłam. Znalazłam laser czterowiązkowy. Dla mnie warunkiem koniecznym też było to, żeby to był laser medyczny. Rozglądałam się też za innymi. Nie ukrywam, że rozglądałam się też za Mondunikiem, ale niestety Mondunik nie ma tej certyfikacji medycznej, a ja sobie powiedziałam, że już teraz wszystkie urządzenia, które będę kupować do gabinetu, będą tą certyfikację mieć. To nie znaczy, że inne są gorsze, bo pewnie działają w bardzo podobny sposób. Zresztą mam koleżankę ze studiów, które sobie kupiła Mondunika. Tam jest z tym peelingiem węglowym. Ma takie same efekty. Także w efektach może być naprawdę bardzo podobnie, ale to już jest taki mój dodatkowy wymóg, który sobie założyłam. No i co? I to właściwie tyle. I aha, no i skąd właściwie ten laser, który ja zamówiłam? No poleciła mi go też jeszcze inna koleżanka z uczelni i dla mnie to było bardzo ważne, żeby mieć to z polecenia, że ktoś robił, że ktoś ma efekty, widziałam efekty i w związku z tym na ten laser się zdecydowałam i naprawdę nie żałuję ani jednej złotówki. Byłam ja sama na depilacji Light Shear w Katowicach. Miałam wykonywaną serię, byłam zadowolona. Robię sobie teraz całe nogi od początku. Słuchajcie, zrobiłam sobie jeden zabieg. Po 2 tygodniach mi wszystkie włosy praktycznie wypadły. Ja Wam powiem, nie wiem, może 20% włosów mi zostało, odrosło. Także to jest naprawdę, no widzę efekty. Widzę naprawdę świetne efekty też u swoich klientów. Widzę u swojego męża efekty, że 2 zabiegi na pachy i tam też 20% włosów zostało. Także no świetnie, świetnie, jestem zadowolona. Wiadomo też laser... Laser laserowi nierówny, ale jeszcze co, o czym chciałam powiedzieć, właśnie, laser laserowi nierówny, ale to tak bardziej Wam powiem dla osób, które nie znają różnicy między IPL-em a laserem. Pamiętajcie, że IPL nam wycisza włosy, a depilacja laserowa je faktycznie unicestwia, więc jeśli chodzicie, moje drogie klientki, dziś na IPL-e, takie duże sieciówki, gdzie tych zabiegów robicie, dajmy na to 18, no to tych efektów nie będzie na stałe, tylko te efekty będą, dopóki te zabiegi będziecie wykonywać. Jeśli przestaniecie, na przykład minie pół roku, rok i wszystko wraca i czasem nawet mówicie, że wraca tego więcej. To nie jest tak, że IPL-e są złe, tylko jest po prostu problem z komunikacją. Zresztą nagrałam na ten temat film, chyba 2 filmy wcześniej. Mówiłam o różnicy między laserem a IPL-em, więc sobie przejrzyjcie. Mówiłam też tam o urządzeniu do depilacji, do epilacji właśnie IPL-em do użytku domowego. To, tak jak mówiłam, no nie jest to złe urządzenie, ale musicie wiedzieć, na jakiej zasadzie działa. Nie oczekiwać właśnie tego, że Wam usunie całkowicie owłosienie, bo IPL w taki sposób nie działa. Trochę się rozgadałam o tym laserze, nie? Ale wiem, że lubicie tutaj słuchać, jak sobie, wiecie, rozgaduję się, więc się rozgaduję, bo zawsze coś ciekawego pewnie dla siebie wyciągniecie. Kolejne pytanie. Czy planujesz nagrać jeszcze jakieś kursy online? Jak wiecie, na ten moment możecie u mnie kupić kurs z mezoterapii mikroigłowej, tam z kwasami, z mezoterapii igłowej, gdzie pokazuję, jak nakłuwać skórę dłoni, skórę włosów, skórę głowy. Twarz, ja dekolt, połączenie stymulatora pod oczy z RF-em i coś jeszcze? Chyba wszystko. Tak. I jeszcze mezoterapia i głowa, tak typowo w okolicy oka. Ale nie planuję na razie nagrywać w tym roku nowych kursów, bo piszę magisterkę. Natomiast na pewno chcę troszeczkę te kursy udoskonalić. Jeśli chodzi o mezoterapię mikroigłową, to w końcu muszę dodać ten rozdział o nakłuwaniu z retinolem 4%, pokazać Wam ten zabieg. Słuchajcie, ja ten zabieg w ogóle już rok temu tak naprawdę nagrałam na swojej modelce, czyli mezoterapia mikroigłowa z retinolem 4%. Ale wiecie co, mam takie obawy, bo to jest taki dosyć mocny zabieg. Ja się tak trochę boję, że ktoś wykupi ten kurs, ktoś, kto w ogóle nie jest związany z branżą i sobie taki zabieg zrobi i w razie czego nie będzie wiedział, jak zareagować, jeśli skóra, wiecie, no po prostu nie zareaguje dobrze na ten zabieg. W sensie będzie jakaś bardzo mocno uszkodzona, nie wiem, będzie mocno schodzić skóra i ktoś się przerazi. Więc ja mam taki plan na ten kurs, na to nagranie, że zrobię to na sobie, nagram to na sobie, jak to robię i pokażę Wam po prostu dzień po dniu, jak się skóra goi, tak żebyście Wy też wiedziały, jak ewentualnie może to się u Waszych klientek goić. Tak jak pokazywałam zabieg radiofrekwencji mikroigłowej na sobie, tutaj filmik wcześniej,
Tak samo właśnie może nagram mezoterapię mikroigłową z retinolem i wtedy Wam dzień po dniu pokażę, czego możecie się spodziewać, żebyście się po prostu nie zdziwiły. Taki mam plan, a jeśli chodzi o mezoterapię igłową, to chciałam nagrać jeszcze jeden film o nakłuwaniu szyi, ale wtedy, kiedy mamy właśnie problem z jakimiś obręczami Wenus, w jaki sposób wprowadzać igiełkę pod skórę, żeby jeszcze, wiecie, tak troszeczkę działać, no trochę tę skórę tam naruszyć. Nie wiem, czy wiecie, jak się działa z blizną, że się tą skórę troszeczkę bardziej nakłuwa, na przykład bierze się Dermapen i jedną igiełkę i się tak troszeczkę nakłuwa tą skórę. A ja sobie opracowałam taką technikę, czy nie wiem, czy ja sobie opracowałam, tak po prostu do tego doszłam, że pracuję sobie w tych obręczach Wenus właśnie taką techniką wsteczno-liniową, bardzo płytko, takim nie za mocnym preparatem, nie jakimś mocno stężonym, takim preparatem z krzemionką i miejsce w miejsce sobie właśnie robię tą wsteczno-liniową i mam naprawdę bardzo fajne efekty, więc to bym chciała na pewno nagrać na mezoterapii głowej. No i tam jeszcze coś ewentualnie w treści, trochę gdzieś coś dodać. Więc taki jest plan, a póki co muszę pisać magisterkę, słuchajcie, tak mi się nie chce, już to... Ale dobra, już nie będę tutaj narzekać. Napiję się, bo już mi zaschło w gardle. Jestem gotowa na kolejne pytanie. Pytanie, które wzbudziło w Was trochę emocji. Czy gdybyś miała jeszcze raz wybrać ścieżkę zawodową, to czy byłaby to ponownie kosmetologia? I ja Wam napisałam tam, że gdybym była znowu na etapie liceum, to bardzo mocno cisnęłabym biologię i chemię, żeby dostać się na lekarski. Co nie znaczy, że ja tego nie robiłam w liceum, bo byłam na profilu biologiczno-chemicznym. I faktycznie zdawałam tą maturę rozszerzoną. Mi się wydawało, że bardzo się staram, się dużo uczę, że robię dużo tych testów, ale miałam też świadomość tego, że osoby, które chodzą gdzieś jeszcze na jakieś dodatkowe korepetycje, to one po prostu są mocno do przodu, bo są prowadzone przez kogoś, kto faktycznie wie, jak kogoś doprowadzić do wysokiego wyniku na maturze z biologii czy z chemii. No ja niestety nie miałam takiej możliwości. Takie moje wszelkie próby komunikowania tego, że chciałabym studiować medycynę, kończyły się czymś takim, że Boże, dziecko, tam studiują tylko najlepsi, że gdzie ty tam się nie dostaniesz, że to tylko dzieci lekarzy mogą studiować lekarski. Wiecie, w mojej rodzinie, no niestety, szczególnie ze strony mamy, były takie przekonania, że wiecie, tu są inni ludzie, ci właśnie na przykład z lekarskiego, a tu jesteśmy my i my nie mamy w ogóle prawa podejścia tam w tą stronę, bo jesteśmy tacy malutcy, nie? Także to przekonanie zawsze gdzieś we mnie było. Wydaje mi się, że w ciągu całego życia, właściwie w ciągu ostatnich lat, mocno się tego pozbyłam, co mi pomogło pozbyć się tego przekonania, że ktoś jest ode mnie lepszy, a ja jestem gorsza, to właśnie takie działanie, to, że sobie otworzyłam swoją firmę, że prowadzę z powodzeniem swój gabinet, że wypuściłam dwa świetnie sprzedające się kursy, że wiecie, no mogłam sobie za to kupić jakieś sprzęty, no nie wiem, że mam dziecko chociażby, że mogliśmy sobie kupić mieszkanie, że no nie wiem, takie rzeczy, które po prostu sprawiły, że ja czuję się lepiej, czuję się wartościowa, i nie potrzebuję teraz, żeby ktoś mi mówił, że nie potrzebuję od czyjegoś uznania tak, na takiej zasadzie, że ja sama czuję się teraz wartościową osobą, ale właśnie przez to, że robię jakieś rzeczy, że nie wiem, że biegam, że przebiegam teraz pół maratony, dwa, to wszystko buduje gdzieś moją pewność siebie, no bo nie da się tej pewności siebie zbudować też oglądając cały czas social media, porównując się do innych osób, czy na przykład no stojąc w miejscu, tak? Więc w taki sposób teraz to buduję. Mam nadzieję, że swojemu dziecku kiedyś przekażę, no wiecie, to, że może wszystko. Znaczy ja wiem, że nie wszystko może, ale żeby chociaż próbował, że jeśli ma jakieś marzenia, że coś by chciał, to wszystko jest dla ludzi, może spróbować. Jeśli się nie uda, okej, trudno, ale na pewno nie takie coś w stylu, że nawet nie próbuj, bo i tak nie dasz rady. No nie, nie, na pewno bym czegoś takiego w dziecku nie chciała zaszczepić. Także byłby to lekarski, pewnie myślicie, że później by była to medycyna estetyczna? Raczej nie byłaby to medycyna estetyczna. Ja tak uważam, że jakbym już miała iść na medycynę, to bardziej bym chciała się skupić po prostu na leczeniu ludzi, a nie wstrzykiwaniu ludziom botoksu czy powiększaniu ust. Dobra, kolejne pytanie. Jak zacząć zarabiać więcej w gabinecie? Mam wrażenie, że cały czas ledwo wiąże koniec z końcem. No słuchajcie, powiem Wam, że ja to często widzę.
w Waszych wiadomościach, na przykład piszecie do mnie, że ukończyłyście kurs i pytacie się, jaką cenę macie ustalić za zabieg. I czasami dostaję taką wiadomość, że ustalacie zabieg, cenę za zabiegu, na przykład mezoterapii mikroigłowej, tak na początek 200-250 zł. Ja tak zawsze na to patrzę, mówię 200-250 zł i się zawsze zastanawiam, czy ta osoba, nie wiem, pracuje w domu, czy co, bo nie da się, słuchajcie, zarobić, biorąc za zabiegi nawet na początku 200-250 zł. To jest w ogóle świetny pomysł na nowy film. Mam cały czas w planie coś takiego nagrać, żeby po prostu wziąć jeden zabieg z jakiejś firmy, na przykład z Arkany, mam taki cały set, poważyć wszystkie produkty, ile co kosztuje, przeliczyć, ile kosztuje mnie tak faktycznie jeden zabieg, żeby dodać do tego jeszcze ZUS, opłaty jakieś i ile ja muszę zarobić, żeby faktycznie być usatysfakcjonowanym i ewentualnie jak jadę na urlop, to żeby mieć z czego żyć, bo czasami jest tak, że później jedziemy na urlop, nie zarabiamy i wiecie, to przymieramy głodem, jeszcze nie potrafimy oszczędzać jakichś tam pieniędzy, więc to trzeba sobie wszystko dobrze policzyć. Absolutnie aktualnie ceny 200-250 zł to nie jest cena za zabieg, zwłaszcza z przerwaniem ciągłości na skórka, gdzie mamy jakąś odpowiedzialność jeszcze za klienta, no, no, no. Także po pierwsze właśnie to jest to zaniżanie cen, nawet jeśli Wy chcecie tylko klientki nałapać na początek, to słuchajcie, klientki, które przychodzą na mezoterapię mikroigłową za 200 zł, to nie będą wdzięczne klientki, wierzcie mi. Ja wiem, że to może teraz wywołać burzę, ale to niestety przyciąga trudnego klienta, z którym później możemy mieć trudność. I to nie jest klient, który z Wami zostanie na dobre i na złe i wtedy, kiedy też podniesiecie cenę, tylko ten klient dalej będzie szukał okazji albo będzie chodził, jeździł gdzieś tam po szkoleniach. Także słuchajcie, cenicie się dla dobrego klienta, dla kogoś, kto Wam trochę więcej jest w stanie zapłacić, bo płaci też za swoje bezpieczeństwo. Nie będzie zachętą cena 200-250 zł, ale za mezoterapię mikroigłową branie poniżej 400, moim zdaniem, to jest już błąd. Ale to jest moja opinia. Pamiętajcie, że mieszkam w Chorzowie na Śląsku, więc mogę też inaczej to postrzegać. W Warszawie pewnie to jeszcze inaczej wygląda. Ale z ciekawością kiedyś w ogóle też sobie podliczę takie moje podstawowe zabiegi, bo wydaje mi się, że są dobrze wycenione, ale pewnie jakbym na to jeszcze zajrzała, to się okaże, że na przykład zarabiam 50 zł mniej na zabiegu niż mi się wydaje, nie? Bo czasem tak sobie podchodzimy do zabiegu, a dobra, mezoterapia mikroigłowa, ampułka 30, coverage 50, to 80, jakieś tam artykuły dodatkowe 20, stówka, no to stówka, nie? No ale nie liczymy często właśnie tego, że jakieś, wiecie, ręczniki, podkłady, pielęgnacja okołozabiegowa, że w ogóle wynajmujemy gdzieś jakieś pomieszczenie, że płacimy ZUS i to wszystko później po sumowaniu okazuje się, że to jest potężna suma, nie, że my w ogóle tego nie liczyłyśmy. Także spokojnie czasem się naprawdę o 30% gdzieś tam możemy policzyć pomylić w naszych obliczeniach i później mamy trzeci tydzień w miesiącu i się okazuje, że my dopiero w tym ostatnim tygodniu zaczynamy zarabiać na swoje. Też tam byłam. Niedawno, tak naprawdę niedawno tam byłam. Bo też po pierwsze mało pracowałam, bo jeszcze jak Czarek nie chodził do przedszkola, to mało pracowałam. A po drugie właśnie bałam się podnieść cenę. Albo czasami oceniałam, a mówię, może ta klientka nie, ona może tyle mnie zapłaci, albo jej może nie stać, albo jakaś młodsza, albo to. I to wszystko sprawiało, że ja sobie obniżałam wynagrodzenie. Także musicie sobie w końcu policzyć to, ile Was kosztuje jakiś zabieg. No i być może trochę zweryfikować sobie ceny. Kolejne pytanie. Czy też obserwujesz trend, że wszyscy usuwają makijaż permanentny, rzęsy, rozpuszczają usta? Myślisz, że ten trend potrwa, czy za chwilę przyjdzie znowu coś nowego? Czy przyjdzie za chwilę coś nowego? To na pewno, bo my żyjemy trendami, także one się cały czas zmieniają. Wystarczy popatrzeć wstecz. Ten trend, który teraz jest obecnie, jest dosyć ciekawy, ale to jest znowu trend, który znowu napędza kasę na branżę beauty. No bo słuchajcie, wcześniej sobie robiłyśmy brwi, teraz musimy je usunąć, więc musimy iść na laser. Także znowu kasiura.
Robiłyśmy sobie, nie wiem, usta. No dobra, mamy źle zrobione, trzeba je rozpuścić. Hialuronidaza, medycyna estetyczna. Rzęsy, no rzęsy ściągnąć to może nie jest problem. Ale, nie wiem, rezygnujemy z paznokci? No ale musimy teraz zadbać o swoje naturalne. Musimy sobie kupić jakiś zestaw do manikiru japońskiego. Mniej się malujemy? No jasne, mniej się malujemy, ale teraz musimy zadbać o swoją skincare, tak? Musimy zrobić super pielęgnację. Więc znowu kasa idzie, także kasa zawsze do branży beauty będzie wracać, niezależnie w jakiej formie, bo ta branża jest naprawdę mocno się rozwijająca, także pieniądze tu zawsze będą. Pytanie, czy jakby się załapiecie na to, czy na przykład dalej będziecie robić mocne makijaże permanentne, które aktualnie totalnie wychodzą z mody, dziewczyny je usuwają, ja jestem tego też przykładem, kiedyś usunęłam brwi, może Wam kiedyś o tym powiem, chociaż nie wiem, muszę to przemyśleć. A za tydzień, w poniedziałek, idę usunąć sobie w końcu moje znienawidzone już niebieskie kreski. Także obserwuję taki trend, widzę to też u siebie. Dziewczyny się na potęgę rozpuszczają, ale to tylko pokazuje, że trzeba... Że nie, że trzeba, ale że... Jak widzicie, kurczę, jednak ta naturalność jest w cenie, tak? Czasami jesteśmy kuszone różnymi zabiegami. Zmień się, tu se wstrzyknij, tam se wstrzyknij. Ale summa summarum później wychodzi, że jednak to, co robimy w ciągu dnia, takie małe rzeczy, nie wiem, użyjemy dobrego serum, krem z filtrem, użyjemy na noc serum z retinolem, nie wiem, zrobimy jakiś masaż, to wszystko zawsze pozytywnie wpłynie na nas. A te wszystkie nasze później wypełniacze, jakieś nici, właśnie, nie wiem, silne lasery, to wszystko może doprowadzić do tego, że nasza skóra finalnie będzie wyglądać gorzej. Także zawsze trzeba w tym znaleźć taki jakiś zdrowy umiar. Zobaczymy, co przyjdzie następnego. Mam nadzieję, że ten trend będzie trwał jak najdłużej, ale niezależnie od tego, jakie te trendy będą, to zawsze się trzymajcie swojego rozumu, a nie tego, co Wam podpowiadają na TikToku i na Instagramie, bo zawsze i tak wszystko finalnie kręci się wokół kasy, ktoś zawsze na tym zarobi. Dobra, kolejne pytanie. Czy przenieśliście się już na nowy lokal z olejami i jakie plany na przyszłość i na rozwój firmy? Jak wiecie, prowadzimy taką olejarnię, na razie domową. Oczywiście mamy wszystkie pozwolenia sanepidowskie i tak dalej, wymagania. To wszystko jest spełnione, ale nadal tłuczymy niestety w domu. Czy niestety, to jest bardzo wygodne. Ale zajmuje dużo miejsca, bo aktualnie no, mamy mieszkanie zawalone po prostu ziarnami, tak? Ziarnami, nasionami i tak dalej. A my już myśleliśmy o tym, żeby wprowadzać masła orzechowe, ale ich nie wprowadzimy, dopóki nie przeniesiemy po prostu się na ten lokal, który jest stricte od naszego domu oddalony, nie wiem, o miesiąc, bo no, nie mamy miejsca już na te orzechy. Więc tak, z tym lokalem to też były jaja. Słuchajcie, my jak takie głupki kupiliśmy w sumie ten lokal. No bo kupiliśmy go tak bez większego przemyślenia, bez większego doświadczenia. My w swoim życiu kupowaliśmy tylko mieszkanie, ale mieszkanie kupowaliśmy od ludzi, którzy no, mieszkali w tym miejscu. Kupowaliśmy, wiecie, to w biurze nieruchomości, to było sprawdzone, tam wiecie, z rodziną chodziliśmy i tak dalej. A ten lokal, to ta jest taka budka trochę, by można powiedzieć, kupiliśmy za szybko. Była korzystna cena. Więc to wzięliśmy. Właściciel nam powiedział, że po prostu, żeby był prąd, to trzeba się zgłosić do Tauronu, bo oni go wyłączyli, skoro nie korzystali z tego lokalu. No i trzeba się zgłosić do BPK, czyli tam Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, żeby nam podłączyli wodę. No i z prądem nie było problemu, ale przyjechali nam podłączyć wodę i się okazało, że mamy jakieś rury nie takie. No i te rury później... mieliśmy wymieniać, ale my tak dociekaliśmy, no czemu my te rury mamy wymieniać, skoro coś tam, oni w końcu te rury wymienili, tak w skrócie Wam bardzo mówię. Ale później się okazuje, że te rury, które się prowadzą od naszego domku, tam gdzieś dalej do kanalizacji, to one są złe. Rury są złe, wszystko jest złe. No i się okazało, że się wkopaliśmy w takie wielkie koszty, słuchajcie. No, tyle to kasy, żeby to wymienić, wszystko te rury, to jest naprawdę tyle kasiury. Także no, zbieramy kasę, żeby po prostu się stamtąd wynieść. Ja już miałam taki etap, że mówię, nie, kurde, sprzedajemy ten lokal, nie chcę tego już mieć. Będziemy tłoczyć w domu na spokojnie, mniejszej ilości, nie będziemy się jakoś tam, wiecie, reklamować, żeby te zamówienia nas nie zasypały, żebyśmy po prostu się nie zasypali tymi ziarnami. Ale gdzieś tam się z tym przespaliśmy i stwierdziliśmy, że dobra, potraktujmy to jako inwestycję. Zrobimy ten cały lokal,
jak będzie dalej to szło, te oleje i tak dalej, to po prostu będziemy się tam przynosić. Jak się okaże, że te oleje to był jakiś niewypał, chociaż nic na to nie wskazuje, szczerze mówiąc, to sprzedamy ten lokal i po prostu potraktujmy to jakąś inwestycję, że komuś przygotujemy lokal i być może na tym jeszcze zarobimy. No, ale taką mam nadzieję, no bo już te masła, tak naprawdę te etykiety, wszystko poszło w ruch. Pod koniec października mamy dostać już takie wstępne projekty tych maseł orzechowych, tych past orzechowych, tych etykiet. No i co, wystarczy zamówić orzechy i powinniśmy już działać. Teraz właśnie, jak to oglądacie, to może jeszcze nie jest, ale który dzisiaj jest 24 października jest premiera oleju On, oleju dla mężczyzn. Po tym jak zachwyciliście się olejem Ona i stosujecie go i widzicie efekty, to stwierdziliśmy, że no trzeba wprowadzić olej On. Nie możemy dyskryminować tutaj panów. No i po prostu wprowadziliśmy nową mieszankę. Olej On to jest mieszanka lnianki, czyli olej rdzowy, kwasy omega-3 głównie. Olej z pestek dyni, który świetnie działa na przykład na przeciwdziałanie rakowi prostaty. Czarnuszkę, która wpływa na ruchliwość plemników, tak? No i sezam, który jest taką bardziej domieszką smakową, ale sezamol też jest bardzo, bardzo prozdrowotny, przeciwdziała na przykład miażdżycy. Już ten olej jest tak naprawdę, więc jeśli ktoś chce go zamówić przed premierą, to może do mnie napisać na Instagramie, ale tak oficjalnie na stronie będzie on razem dopiero 24 października. Już się zaczynam plątać, bo już chyba godzinę gadam, tak? Nie, jeszcze nie. Ej, dopiero pół godziny gadam. Dobra, to jeszcze nie jest źle, to mogę jeszcze gadać. Także tak to wygląda aktualnie. Cieszę się, że te oleje nam fajnie idą, ale też nie na tyle, że wiecie, że ja muszę po prostu rezygnować z pracy, czy Igor musi rezygnować z pracy. No fakt jest taki, że Igor często przychodzi z pracy, nie wiem, o 19 i zaczyna tłoczyć oleje. No, albo teraz też ja już miałam, nie chcę powiedzieć dosyć, ale to było dla mnie za dużo, żeby na Bój do Beauty dodawać jakieś rolki i tworzyć, i na olejowe coś tworzyć, więc też wzięłam sobie dziewczynę do pomocy, która mi pomaga trochę tworzyć ten content, gdzieś tam dwa razy w tygodniu coś udostępni, tak żeby coś tam się działo, więc cieszę się, że w końcu udało mi się tak trochę wydelegować jakąś pracę. Zawsze miałam z tym problem, bo wydawało mi się, że ja wszystko najlepiej zrobię, a prawda jest taka, że od kiedy właśnie Madzie nam pomaga w tworzeniu kontentu, to mamy jeszcze lepszą sprzedaż, także warto po prostu inwestować w ludzi, tak? Warto inwestować w ludzi, co ja tutaj będę to na 5 razy mówić inaczej. Dobra, to wszystko, co chyba dzisiaj tutaj mam. Mam nadzieję, że te Q&A było dla Was ciekawe. Będzie mi też miło, jeśli do czegoś się tam odniesiecie, coś tam zostawicie po sobie w komentarzach. A my się widzimy w kolejnym filmie, gdzie będę Wam pokazywać, jak laserowo usuwam swoje kreski na powiekach. Mam nadzieję, że temat będzie dla Was interesujący. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!